Witam serdecznie na dzisiejszej eksploracji. Co prawda jeszcze z domu, ale za chwilę razem z ekipą przeniosę się w miejsce, które będziemy sobie dzisiaj eksplorowali. Tym razem nie jest to obiekt militarny, natomiast również kojarzy się z walką. Walką z urzędnikami. Bo dzisiejszy obiekt, który będziemy zwiedzali, to opuszczony Urząd Skarbowy. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Mamy do zwiedzenia ciekawy biurowiec. Do zobaczenia na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Będziemy szukać wejścia. Jeżeli wszystko będzie ok i da się wejść, to mamy do zwiedzania dobrych 5 pięter, dach i piwnicę. To jest wejście od drugiej strony, widać otwarte okno. To jesteśmy w środku. No zacznijmy od piwnicy. Winda. Z boku budynku łazi ochroniarz. Tak. Teraz, jak chodziliśmy. Ale to było z boku budynku, więc mam nadzieję. Nie wiem. Wydaje mi się, że mógł nas widzieć. Rura się rozstrzelniła i leci woda. Ciekawe, ile tej wody zdążyło już przez ten czas tutaj wypłynąć. I kto za to zapłaci? To widać, że jest normalnie rozerwany zawór, pęknięty. Magazyn. Resztki dokumentów, artykułów branżowych związanych z kwestiami podatkowymi. Z tego, co zdążyłem doczytać w internecie, to są ostatnie dni tego budynku. Ma zostać na dniach wyburzany. Więc to jest ostatnia okazja, żeby go obejrzeć. Cały Urząd Skarbowy został przeniesiony. Wszystkie oddziały Urzędu Skarbowego zostały przeniesione do nowego, zupełnie nowoczesnego budynku. A ten nadaje się tylko do rozbiórki. Ale ciekawostek jeszcze jest. Tapety. To nie są jakieś geodezyjne teczki? Spakowane w taki jakiś tam? No, tak generalnie wygląda. No. I to jest geodezyjne, jak robiłem. Może jakieś starsze. Ej, no to będą geodezyjne, bo zobacz, tu masz jakieś z kolei miarki. Tak, to już jest geodezyjne. Mhm. To od pań z biura różne rzeczy poznoszone. Pieczątki. Ale nie widać, co to. A to co są za hologramy jakieś? Naklejki? Akcyza? Nie. Mnóstwo pieczątek biurowych. W tym neseserze jest 1 000 000 złotych na pewno. Nieopodatkowane. Może się okazać, że to, co znajdziemy tutaj w samej piwnicy, to będą tak naprawdę najciekawsze rzeczy do obejrzenia, bo poznoszone jeszcze właśnie jakieś artefakty i pozostałości po funkcjonowaniu tego miejsca, bo pokoje pewnie będą wyczyszczone. No ale zobaczymy. W piwnicy ktoś miał biuro? To biurko, to jest rada. Ja sam instrukcję uchwalę rybnik. A to? Jeżyce. O, proszę. Tutaj niestety też już woda leci. Pozostałości biurowe. Resztki mebli. Stara szafa. Kawałki krzeseł.
czego to leci. No, zamór się rozszczelnił. To mam wrażenie, że ktoś się świetnie bawił resztkami tuszu do drukarek. Ale mogę się mylić. To co, piwnica cała? Cała, nie? Od wejścia do wejścia, bo tu już mamy schody. No, faktycznie jesteśmy przy wejściu głównym do budynku. O, pierwsze biuro. Portiernia, tak, dokładnie. No tak, przepraszam. No, zobaczymy, czy nas widać na monitoringu. Nie działa to kamera. Jak już wspomniałem, udało się załapać chyba w ostatniej chwili na eksplorowanie budynku. Albo na dniach ma zostać wyburzany. Podejrzewam, że wszystkie 5 pięter tego biurowca, jak obejdziemy, to będzie wyglądało dokładnie tak samo. Wszystkie pokoje wybebeszone, puste. Gotowe do ostatecznej destrukcji. Nawet tutaj słychać jak... No tak, bo tutaj jest wszystko wykute, jest dziura tak naprawdę, ewidentnie fizyczna dziura widoczna. W ścianie słychać tą wodę, która leci w piwnicy. Panie Michale, wchodzimy na pierwsze piętro. Nieładnie. Musimy zejść w takim razie, albo odpuścić to piętro i iść wyżej. Cóż to za tajne przejście w szafie? Kalendarz z przystojniakiem. O, lepsze są kalendarze z gołymi babami. Mówi Kuba, że otwarte. Drzwi zamknięte, no ale ściana otwarta. No, nie mam. Pamiętaj o pojemniku na fusy. Widziałeś kiedyś jakieś biuro, żeby se panie nie mogły kawki zrobić? Proszę cię. Pamiętaj o pojemniku. Kolejny neseser jakiegoś biznesmena, który już nie wyszedł z urzędu skarbowego o własnych siłach. Tak. Nie, no po prostu przyszedł i przyniósł tyle pieniędzy, naprawdę. Też tak myślę. O! Pełne czy puste pudełka? Zbierasz? Piękna. Tutaj właśnie w jednym z tych pokojów po tamtej stronie płaciłem podatek od kupna samochodu. Nie byłeś tu nigdy? No tutaj właśnie był mój urząd skarbowy. Niewiele tych dokumentów jako takich, ale trochę papierzysk jest. Znaczy artykuły związane z jakimiś kwestiami księgowymi pewnie i nie tylko. Przedsiębiorstwo projektowo, taxoprojekt. Tak, dokładnie tak.
To jest ich biurowiec. Ale w pokoju 217. Chyba siedział ktoś ważniejszy, bo przynajmniej jest porządne krzesło dyrektorskie. I kolor mebli jest taki bardziej ekskluzyw niż takie typowe zwyklaki, jak były w innych pomieszczeniach. Protokół okresowej kontroli obiektu budowlanego. Linia zasilająca o napięciu znamionowym. Stan techniczny zewnętrzny dobry, bez uwag. Tablice rozdzielcze, stan techniczny dobry, bez uwag. Instalacje sanitarne bez zaleceń. Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne zgodnie z załączonym opracowaniem. Cały skład komisyjny się podpisał, czyli budynek w 2003 był w dobrym stanie, a w 2006 pewnie jeszcze też. Natomiast na chwilę obecną zdecydowanie już nie. Ciężko pokazać coś ciekawego, jak w 20 pokojach na jednym piętrze, a pięter jest 5, jeżeli dobrze naliczyłem. Wszystko wygląda zupełnie tak samo. Tutaj była kasa, gdzie płaciłem za podatek od wzbogacenia. I tutaj w tych pomieszczeniach urząd skarbowy funkcjonował, bo tak naprawdę to był biurowiec, w którym się mieściło wiele różnych firm. Ta pani w tym okienku to pieniędzy nie dawała. Zabierała tylko. Dlatego ma podwójną podłogę. No. Żeby nie wolać. Się zastanawiałem, czemu tutaj jest dziura i powykuwane na każdym tym, a to były hydranty pewnie, szafy. Nie, no nie wierzę, czyste kible. W miarę oczywiście czyste. Czyste jak na urbexowe warunki. Siema. To już wymiata, jak w wylęgarni goryli. To nie, nie był. Maszynownia dźwigu. Aha, to dobre. No dobra, sprawdźmy, co tam jest w takim razie. Maszynownia dźwigu i wyjście na dach. Są te koła i silnik jest, no. Maszynownia dźwigu. Czyli drugie takie pomieszczenie jak na tamtym końcu korytarza prawdopodobnie. No, dokładnie. Ciągnie. Zimne, więc pewnie też otwarte. Małżonka do ciebie idzie. Wolę schodzić zdecydowanie w dół, wiesz, niż wchodzić do góry. Więc doszliśmy do samego końca budynku, do samej góry. Jesteśmy na dachu. Widoki co? Fabryka Volkswagena. Zajezdnia autobusowa. I panorama miasta. Wysiada na dachu skończona. Syrop wypity. Paluszki się niestety wysypały, bo za mocno wieje. Książka telefoniczna przeczytana. No, akcja niezbyt ciekawa, ale bardzo dużo bohaterów. I co? Schodzimy na dół. No i dobrze, i całość mamy obejrzaną od góry do dołu. Od piwnicy aż po dach. I tutaj na portierni zakończymy eksplorację opuszczonego biurowca. Biurowca, w którym m.in. znajdował się urząd skarbowy, ale nie tylko, bo i biura projektów, biura geodezyjne i pewnie kilka jeszcze innych biur.
Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na kolejne filmy. Zasubskrybujcie kanał, a dzięki temu żadne z przyszłych filmów Was nie ominie. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!